Witam wszystkim. Trafiłem na bardzo ciekawą informację, o której do tej pory nie miałem, nie znałem, że Trump zatwierdził projekt budowy linii z Alberty, z północnej Alberty, z Fordu Ford Muray bodajże, do, tam są te piaski i tak dalej, roponośne, do Anchorage, tak? I teraz, o ile sam projekt jest ok, czy jest ok, to, że zatwierdził, jest ok. Mamy jeszcze mnóstwo, tak powiem, rzeczy do zrobienia po stronie kanadyjskiej. Rząd Alberty jest zadowolony z zatwierdzenia projektu kolejowego A2A w Stanach Zjednoczonych. Wspieramy rozwój korytarzy handlowych, które mogą odblokować nasze rynki dla towarów z Alberty. Linia A2A miałaby transportować ropę, a także zboże, rudę i towary w kontenerach. I teraz kiedyś nagrałem filmik o tym, powiem, w ogóle wizja, nie znając tego, że to już jest tak mocno zaawansowane. Patrzcie sobie na mapę, to jest po prostu naprawdę bardzo zaawansowany projekt. Ta część, która tutaj jest, a to jest już, tak powiem, InterBering ruski, tam ktoś stworzył inter-bering.com. Tam możecie zobaczyć, jak daleko jest to zaawansowana rzecz i to jest linia łącząca Chiny, Rosję, przez Alaskę, Kanadę i USA. Z tunelem w cieśninie Beringa. Ciekawostka, tak? Na tym też można fajnie zobaczyć, tak? To jest nasz nowy jedwabny szlak, który chcą robić Chiny. A tu jest ta końcówka, która miała być przez Rosję lecieć, Kanadę do USA. I teraz pytanie też mają, Chińczycy mają wybór. Chcieliby wszystko, ale pewnie wszystko nie można na jednym czasem, za jednym razem. Chyba że Rosja przestanie istnieć i będzie to przez inne państwa. Ale projekty są całkiem zaawansowane. Z projektami tuneli, tak, z projektami, no po prostu to jest naprawdę mocno zaawansowany projekt. Nie jest to wizja i marzenie, tylko już pewne działania projektowe zostały tu uruchomione. Czyli nie będziemy mieli Euroazji od Lizbony do Władywostoku, tylko będziemy mieli do cieśniny Beringa. Nie wiem, co tam jest za miejscowość na samym końcu, ale na to wygląda, że to jest... Jest to projekt rosyjski też częściowo, tak? Przynajmniej ta strona, która tutaj... InterBering. Znalazłem. Rosja, USA mogłyby współpracować ze sobą handlowo. A Rosja, pamiętajmy, że albo możemy wyeliminować Chiny, Amerykańcy, albo możemy wyeliminować Rosję. Tak? 3 mocarstwa, z których zostanie jedno, znaczy zostaną 2, a jedno zostanie wyrugane, tak, stanie się tam junior partnerem, czy jak oni to nazywają, marionetką. I tu jeszcze ciekawsza mapa po rusku. I to jest już szeroki rozwachlarz, tak? To są Koreje teraz syberyjskie, chcą, żeby doszły do tych pól naftowych. Ta, powiedzmy, jest ta transsyberyjska, tak? Tutaj jest wszystko, tak? Od Chin, przez Indię, przez tutaj, co tam, Pakistan, Iran, częściowo, no Turcja to by omijało, ale leci ten szlak przez Turcję. Do Afryki, tak? Moje przewidywanie to jest coś możliwe, w ogóle nie jest, tak powiem, bajką, bo to już w jakichś głowach istnieje, tak? I tutaj też skomunikowanie całej Ameryki, tak? Czy Ameryk. Co jest możliwe liniami kolejowymi. Nieoczekiwane było. Coś się zwaliło przy okazji, ok. Coś się zwaliło. No i tu też jeszcze ciekawsza wina. Global Aeronie Nexus. Więc naprawdę te projekty w głowach już istnieją, właściwie istnieją na deskach kreślarskich. Co mnie wczytuje? A, jakaś prezentacja. Prezentacja. Z tego wynika, że centrum świata byłoby Anchorage. No, mała przesada. Ale sponsorów pozbierało. Chiński? Może. Alaska, Kanada, Hitchway. British Columbia, Ford Jones, Kirkland, Vancouver. Wizja śmiała. Bo Boże, to kto, jak to jakiś. No naprawdę śmiała rzecz. Oprócz tego jeszcze połączenia komunikacyjne ze statkami, bo pamiętamy o tym, że tam się rozmraża i za chwilę będzie możliwość komunikacji przez te morza północne za Rosją. No wizje są naprawdę dobre. Dobra, koniec, ale to tylko wizje, prezentacje. Wyłaź stąd. Okej. No i coś się zwaliło. A, wywaliło mnie, okej. Dobra. Musimy zakończyć.